Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 8 modułu kursu Kompozycje i dekoracje roślinne. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Florystyczna aranżacja wnętrza to przygotowana przez florystę dekoracja danego pomieszczenia, która jest dopasowana do niego stylem, kolorem, rozmiarem, charakterem. Może to być dekoracja przestrzeni biurowej, sali pałacowej, w której odbywa się wystawa, czy sali bankietowej. W tej części szkolenia zapoznamy się z zasadami wykonywania aranżacji florystycznych we wnętrzach sakralnych. Dekoracje bożonarodzeniowe. Na okres świąt ustawia się w kościele okazałe żywe świerki, dekorowane najczęściej tylko lampkami. Uzupełnieniem dekoracji świątecznej mogą być girlandy. Wykonane są one z zimozielonego materiału roślinnego. W zieleń możemy wpleść kwiaty, owoce, wijące pędy. Dekoracje wielkanocne. W okresie Wielkanocy dekoruje się groby pańskie. Najczęściej wykorzystujemy tu rośliny doniczkowe, wśród których przeważają hortensje, cyklameny, różaneczniki. Dekoracje ślubne i komunijne. Przeważnie używa się do nich kwiatów białych i kremowych, wśród których dominują lewkonie letnie, lilie białe, róże białokwiatowe, skrzydło kwiaty, irysy syberyjskie, gerbery Jamesona, goździki pierzaste białe, gipsówki wiechowate, chryzantemy gałązkowe. Uzupełnieniem i tłem dla kwiatów jest zieleń. Kształt i wielkość kompozycji na ołtarzu musi harmonizować z wielkością kościoła oraz kształtem ołtarza. Należy uwzględnić również styl wnętrza oraz jego kolorystykę. Zawsze dekorowany jest główny ołtarz. Czasami dekoruje się też ołtarze boczne, wejście do kościoła oraz drogę, którą kroczą młodzi, aby dojść do ołtarza. Na ogół mocuje się białe przypinki do ławek po obu stronach przejścia, stosując dekorację szeregową lub rytmiczną. W dużych kościołach przydatne bywają stojaki na kompozycje kwiatowe, które tym lepiej są widoczne i dekoracyjne, im są większe. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.